Nasze założenia programowe to zrobiliśmy w trzech filarach. W trzech filarach założenia programowe to wytety, czy w filarach ekonomicznym, społecznym oraz miejskim. Nim do nich przejdę, konieczne, iż uznaliśmy, iż w zakresie tych trzech filarów konieczne jest zastosowanie do nich dwóch zasad, które wcześniej były wymienione. To jest elastyczność oraz realizm. To chodzi z elastycznością. Dynamika wydarzeń o charakterze społeczno-ekonomicznym w mieście Grudziądzu, jak i w każdym samorządzie, coraz częściej nabiera nierzadko bardzo wysokiego tempa. To powoduje, iż tradycyjne programy, tradycyjne założenia oraz operatywy stają się praktycznie wystarzałe bardzo szybko. I naszym zdaniem ta elastyczność tych założeń powinna polegać na tym, iż w duchu prosocjalnym, proobywatelskim, lewicowym powinien następować kontakt radnych Rady Miejskiej Grudziądza jak najszerszy z mieszkańcami, tak ażeby ich problemy były przekładane na ich pracę oraz stosowane w program bieżący. Tak aby to najlepiej funkcjonowało. Oczywiście to wszystko musi się opierać na samym realizmie, tak? Czyli na działaniu, które będzie się opierało w ramach, na podstawie i ramach przepisów prawa oraz po prostu na realnym podejściu do możliwości, które stwarza samorząd w odniesieniu do rozwiązywania konkretnego problemu. Jak już mówiłem, te dwie zasady, one dotyczą naszych priorytetów. Oczywiście tych kwestii jest dużo, ale postaram się Państwu bardzo krótko wystawić nasze priorytety skupione w tych trzech filarach, ekonomicznym, społecznym, miejscu. Zacznijmy od filaru ekonomicznego. Naszym zdaniem do naszych priorytetów należy rozwijać lokalnych przedsiębiorców, ich wyrobów poprzez promocję ze strony miasta. Jak również uważamy, że jest ważna rzeczywista, niżeby niezależna rada gospodarcza, jako organizacja sfery gospodarczej, mówiąc o zarządach miejskich, jest możliwością nawet wystosowania propozycji uchwał. Jak również uważamy za naturalne wykorzystywanie walorów turystycznych miast, alternatywy wobec zlikwidowanego w procesie przemianu krajowego tego przemysłu. I również za najmniejsze uważamy względem przyszłościowym, tworzenie i udostępnianie przedsiębiorcom aktualnych baz absolwentów i przyszłych absolwentów związanych z Grudziądzem. Głównie tutaj nacisk widzimy w zakresie przedmiotów technicznych. Nasze propozycje, jeżeli chodzi o priorytety społeczne, to m.in. propagowanie wszystkich sportów masowych dla dzieci i młodzieży. Wsparcie dla niekomercyjnych inicjatyw kulturalnych, zwłaszcza tych o charakterze pasjonarskim, czy masowym, z naciskiem na inicjatywy lokalne. To także, z czym się bardzo często spotykaliśmy z mieszkańców. Naszym zdaniem należy zaproponować propozycję zmiany uchwał w zakresie przydziału mieszkań komunalnych poprzez m.in. podniesienie progu dochodowego umożliwiającego otrzymanie lokalu z zasobów PGM. Z tym dzisiaj to naprawdę różnie, zwłaszcza ludzie młodzi, młode małżeństwa mają z tym problemem. Chcielibyśmy wyjść temu naprzeciw, a przynajmniej spróbować. Samorząd przybliży osobom niepełnosprawnym oraz ich opiekunom przez m.in. likwidację barier architektonicznych, usprawnienie funkcjonowania powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności. Uważamy, iż to można zrobić szybko. I to da się zrobić. Wdrożenie właściwej komunikacji oraz trzeciej integracji usług społecznych pomiędzy PUP-em i MOP-em w celu usprawnienia i urzeczywistnienia lokowania zasobów. I co ważne w sytuacji miasta Grudziądza, właśnie lokowania zasobów oraz ofert pomocy dla osób dotkniętych problemem bezrobocia. Tak mówiąc, naszym zdaniem bezrobotny bezrobotnemu równy nie jest. Ale to już do naszych priorytetów i propozycji to również należy zwiększenie ilości popołudniowych zajęć pozalekcyjnych dla zainteresowanej młodzieży szkolnej, jak również chcielibyśmy, jeżeli będzie to możliwe, będziemy starali się, aby było to możliwe,
jak najszersze przywrócenie opieki stomatologicznej w innych miastach i w szkołach. Nie, po prostu wiemy, że nie wiem, że w szkole ma to miejsce, a nasz obowiązek jest, żeby dążyć do tego, aby tak było. Szanowni Państwo, w zakresie trzeciego wydaru miejskiego do naszych priorytetów, między innymi należy modernizacja budynków w niskich standardach, czy w odniesieniu do lokatorskich zasobów komunalnych. Wiemy, iż szczególnie radni, którzy zajmują się kwestiami mieszkaniowymi, byli alarmowani, iż no, nie jest z tego wyciągnięcie najlepiej. Chcielibyśmy spróbować wyjść tutaj na przykład. Nasze zdanie ważne jest również przywrócenie rad osiedlowych, jako jednostek pomocniczych samorządu terytorialnego. Taki szczebel pośredni pomiędzy mieszkańcami a radą miejską, naszym zdaniem sprawdza się, to może działać i to powinno działać i funkcjonować. Chcielibyśmy albo szerzej wspierane po instytucje poręczeń kredytowych, inicjatyw remontowych i rewitalizacyjnych budynków komunalnych oraz niekomunalnych. Ważne z naszego punktu widzenia jest promocja bieżących zabytków. W wielu przypadkach są one unikatowe, wiemy o tym. A naprawdę wspaniałe, jak dzieło rogowe, jak mocno. Celu była atrakcyjnienie malowców turystycznych miasta Grudziądza. Rozbudowa monitoringu miejskiego na Grudziąckim osiedlu. Szanowni Państwo, ja osobiście pracowałem w monitoringu i wiem, ile zdrowia, być może nawet i życia, ten monitoring, już mówiąc w imieniu uratował. Tak, moim zdaniem jest to naprawdę wspaniała sprawa i w zakresie bezpieczeństwa są ludzie, co powinno na to stawiać. Prowadzenie całodobowych patroli straży miejskiej. Uważamy, że straż miejską oczywiście nie przyłączaliśmy się do nawoływania modyfikacji straży miejskiej. Uważamy wręcz przeciwnie, iż straż miejska powinna funkcjonować, a nawet wzmocnić swoją obecność, zwłaszcza w godzinach wieczornych na naszych grudziąckich osiedlach. To jest bardzo ważne dla poczucia bezpieczeństwa mieszkańców. Działkowe, tak? Dla Legnicy to jest zawsze obudki działkowe. Działkowcy byli ważni. Ważnym elementem i pragniemy, żeby nadal w pokoju mogli się cieszyć swoimi działkami. To jest również bardzo ważne. Szanowni Państwo, ponieważ no, nie wiadomo, jak to będzie w przyszłości, co nas czeka, bo różne głosy się słyszy. Na pewno wniosek, ale za jakikolwiek bądź sytuacji okaże sprzeciw wobec ewentualnych planów konfrontacji szpitala. Dla nas szpital jest częścią miasta, nie jest częścią mieszkańców, i mieszkańców należy, mieszkańcom ma służyć. Jest dla nas również nimi ważna, raczej priorytetowa ochrona lokatorów oraz instytucji użyteczności publicznej przed skutkami prywatyzacji i reprywatyzacji. Tak, byliśmy świadkiem, wszyscy byliśmy świadkami tego, co w Grudziądzu się działo, a z tego, co jeszcze tak naprawdę się pod względem prawnym to czyło i naszym zdaniem nie ma zgody na powtórkę z pewnych rzeczy dotyczących tak wyprzedaży domu wraz z żywymi ludźmi. Dla nas jest to niedopuszczalne. Proszę Państwa, ostatnim z takich naszych priorytetów jest to dążenie do zwiększenia gościnnictwa budowli dla mieszkańców oraz turystów odwiedzających nasze miasto. Nie muszę mówić, jak to ciężko jest wiązać z miejscami parkingowymi. Załatwienie tej kwestii oczywiście nie będzie łatwe. Nie będę, mam świadomość, że nie nastąpi to szybko. Niemniej jednak no, uważamy, że należałoby rozpocząć dyskusję wśród mieszkańców na temat, jak oni to widzą, gdzie i tak dalej w szerszym aspekcie. Proszę Państwa, to a propos naszych propozycji programowych, naszych założeń, naszych priorytetów, to właśnie chciałoby zaoferować mieszkańcom Grudziądza Grudziądzka Lewica. Powiem po prostu tylko tak, po prostu realnie, tak? Realnie. To, co jest możliwe, to, co naszym zdaniem da się zrobić, na co da się znaleźć środki w krótszym lub dłuższym czasie, poprzez poszukiwanie ich. To, co wiemy, że dla mieszkańców jest ważne, bo to nam zgłaszali. Tak? I z tym po prostu pójdziemy, ja bym poszukiwał dla Grudziądza.
naszym mieście. Głosem. Chciałbym naprawdę serdecznie Państwu podziękować wszystkim zaproszonym gościom, kandydatkom, kandydatom za to, że dzisiaj z nami byliście. I za to, że jesteście, jak Łukasz mówił, tyle ode mnie, że jeszcze kolega Łukasza, to poproszę o parę słów. Ja z Twojej strony serdecznie Państwu dziękuję. Zgromadzeni. Jeszcze raz serdecznie dziękuję za to, że dzisiaj przybyliście tutaj, że jesteśmy wszyscy razem, że możemy wspólnie rozpocząć oficjalną kampanię wyborczą, że możemy wiedzieć, na co możemy liczyć, a jest nas dzisiaj dużo. Kilka osób faktycznie, które no, nie mogły dzisiaj przybyć, ale no, tak to w życiu bywa, że jak, nie jest tak, że jak się chce, to można, tak? Czasami się chce, a nie można. Ja ze swojej strony zapraszam przede wszystkim do namawiania mieszkańców, żeby na te wybory poszli, żeby głosowali. Najlepiej oczywiście, żeby głosowali na nasz komitet wyborczy, ale nawet jeżeli nie będą chcieli, niech idą na te wybory, tak? Bo na tym polega demokracja. Mamy swój głos, tego głosu nie marnujmy. Tak jak wspomniał szybciej kolega Krystian Łuczak, 60% mieszkańców nie chodzi na wybory, tak? Jest to największa partia. Zróbmy wszystko, żeby tych swoich sąsiadów, tak? Te najbliższe osoby, które mieszkają w naszym środowisku, przekonać do tego, że warto iść na wybory. Że warto, no bo jak to się mówi, nic o nas też. Natomiast ja ze swojej strony także niejednokrotnie spotkałem się z tego typu sformułowaniami, że po co ja na te wybory pójdę, przecież mój jeden głos, tak? On się nie liczy, tak? No ale głos do głosa i będzie kokosza, tak? Jak to było grosz do grosza. Trochę to na potrzeby dzisiejszej inauguracji przekształciłem. Także ja jeszcze raz serdecznie dziękuję wszystkim za obecność. Także chciałbym podziękować mediom, że znalazły czas, skorzystały z naszego zaproszenia i życzę wszystkim kandydatom, wszystkim osobom, które dzisiaj tutaj z nami są, wszystkiego najlepszego i jak to się mówi, wygrajmy razem. Do widzenia.